My mamy, proszę Państwa, tak długie te audycje, cały czas mówimy, naszego radia to FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, dopóty jakieś coś, jakieś wycie na mnie przerwie, bo po prostu jestem na przykład gdzieś tu, w pobliżu, prawda, ale słyszę wycie, mówię, o nie, przecież... Jeżeli Bóg jest Bogiem radości, Bogiem miłości, no to po co to wycie? Po co komu takie wycie? Ale oni, ja nie wiem, jak tak się rzucają na krzyż, na Filipiny, dając się uśmiercić, też oczywiście, że na pokaz, bo tak dla samej siebie to ona by nie chciała, bo ona wiary nie ma. Widzicie Państwo, to dzisiejszy jest problem współczesnego świata, że ludzie w nic nie wierzą, nie potrafią się, tak jak kiedyś prawosławni, w lepiankach, w drzewie, w dziupli zamknąć się i osobiście modlić się do Boga, nie będąc samym, no dlatego, bo wierzą w Boga. A tutaj teraz ateizm, teraz niewiara, Pałac Kultury Stalina i Lenina mówią, że żydostwo w ogóle w nic nie wierzy, no to więc... Teraz Polska się jakby ocknęła, a że jednak w tego złego Boga wierzy, źle wierzy, ale to jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i teraz ja, chociaż jestem tą Jehówką, to mówię to, lepiej, żeby poszli na te swoje msze, żeby tam się skupili, zastanowili się, do czego oni sami wszyscy zmierzają. Gdy kłamią, gdy oszukują, gdy czynią po prostu źle. Do czego to wszystko zmierza? Bo oni myślą, że tak Matka Boska przychodzi z pomocą, sobie ją sami wyssali z palca. Umiera babka na raka, całe życie paliła papierosy, potem umiera na raka płuc, dusi się w strasznych męczarniach. No wiecie Państwo, jak się człowiek dusi, to jakie to są męczarnie? To gorszych nie trzeba. I musi umrzeć i modli się do Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, a ona, ta Matka Boska, nie ma zamiaru pomóc. To jakie to jest uczucie?